Proszę Państwa, czas na Fit Kid, kategoria do lat 11. I jako pierwsza zaprezentuje się przedstawicielka znanego klubu Pajęczarki, Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, a będzie to Ada Biernacka. You should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never ask for help. I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And it's a little late for conversations. There isn't anything for you to say. And my eyes hurt. Hey. Shiver. So look at me and listen to me. Dziękujemy, wielkie brawa. To była Ada Biernacka, klub Pajęczarki z Radomia. Czas na drugą zawodniczkę w kategorii Fit Kid do lat 11. Przedstawicielka klubu Arabeska, trener pani Katarzyna Żyman, a zaprezentuje się Nikola Lipińska. Brawo, brawo, Nikola Lipińska w niezwykle romantycznym pokazie, przedstawicielka klubu Arabeska. To było naprawdę urocze. Dziękujemy serdecznie. Czas na kolejną zawodniczkę z kategorii Fit Kid, kategoria do lat 11. Przedstawicielka Akademii Fitness Sportowego Gdańsk, Kinga Pitucha. Thank you.
Brawa, brawa, Kinga Pitucha, przedstawicielka Akademii Fitness Sportowego Gdańsk. Dziękujemy serdecznie. Był to bardzo dynamiczny pokaz. Czas na przedstawicielkę klubu Semiramida, trener pani Róża Skonieczna, a zaprezentuje się Amelia Świrczewska. Klub Semiramida, Amelia Świrczewska była przed chwilą na scenie. I zapraszamy kolejną zawodniczkę, przedstawicielka Jasmine Dance Group, Fit Kid do lat 11. I zaprezentuje się Natalia Skowroń. I w radosnym, wiosennym stylu wystąpiła przedstawicielka Jasmine Dance Group, Natalia Skowroń. Czas na pajęczarki, klub z Radomia, czyli Młodzieżowy Dom Kultury, a zaprezentuje się zawodniczka Aleksandra Fedorowicz.
for me. Brawo, brawo, wysportowane dziewczyny z Radomia, czyli Aleksandra Fedorowicz. I kolejna zawodniczka w kategorii Fit Kid do lat 11. Tym razem przedstawicielka Akademii Fitness Sportowego z Gdańska, trener Aleksandra Kobielak, a zaprezentuje się Natalia Chustak. Niczym prawdziwa dama z wachlarzem pokazała swój występ Natalia Chustak, Akademia Fitness Sportowego Gdańsk. Proszę Państwa, przed nami klub sportowy Arabeska i jego dumna przedstawicielka Agata Tomczyk. Fit Kid do lat 11. Agata Tomczyk, zapraszamy. W rytmie znanego przeboju Agata Tomczyk z klubu Arabeska. Czas na kolejną zawodniczkę, tym razem Akademia Sportu Olimpijczyk, trener pani Anna Kwitniewska, a zaprezentuje się na scenie zawodniczka Julia Głuszak. Yeah.
wielkie brawa. Co to znaczy dobrze dobrać utwór muzyczny? Gdyby zawody odbywały się w Kaliningradzie, Julia na pewno by już wygrała, ale u nas też podbiła serce publiczności Julia Głuszak, Akademia Sportu Olimpijczyk. Czas na kolejną zawodniczkę. Akademia Fitness Sportowego Gdańsk, trener Aleksandra Kobielak, Nadine Geryk. Will never be the same. Cause girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain. Od Kalinki do Michaela Jacksona, Nadine Geryk, Akademia Fitness Sportowego Gdańsk. Dziękujemy serdecznie i czas na Jasmine Dance Group, klub, który ma najlepszych kibiców, a wystąpi Aleksandra Łagowska. Brawa, brawa, dziękujemy. Aleksandra Łagowska, Jasmine Dance Group. Proszę Państwa, kolejna zawodniczka w kategorii Fit Kid do lat 11 to przedstawicielka Akademii Fitness Sportowego Gdańsk, trener Aleksandra Kobielak, a na scenie zaprezentuje się Zuzanna Wolska.
Brawa, brawa, bardzo sugestywny pokaz. Zuzanna Wolska, Akademia Fitness Sportowego Gdańsk. Czas na kolejną zawodniczkę, przedstawicielka klubu Arabeska, Fit Kid do lat 11, a zaprezentuje się Mariola Wittig. Klub Arabeska, Mariola Wittig, kategoria Fit Kid do lat 11. Kolejna zawodniczka to przedstawicielka Akademii Fitness Sportowego Gdańsk, trener Aleksandra Kobielak, a na scenie pokaże swój show Julia Niedźwiecka. Brawa, brawa, Julia Niedźwiecka, Akademia Fitness Sportowego Gdańsk. Proszę Państwa, czasem wydaje mi się, że te dziewczyny mają kręgosłupy z gumy po prostu, coś niesamowitego. I czas teraz na klub sportowy Arabeska, trener pani Katarzyna Rzyman, a zaprezentuje się Marta Schulz. We'll be right back.
dziękujemy za ten pokaz. To był klub sportowy Arabeska i zawodniczka Marta Schulz. Teraz czas na klub Lil Gim, trener pani Aneta Jaskulska, a pokaże nam swoje umiejętności Zuzanna Połomska. To był klub Lil Gim, trener pani Aneta Jaskulska, zawodniczka Zuzanna Połomska. Fitki do lat 11. Dziękujemy i przed nami ostatnia zawodniczka z tej części zawodów, z tej kategorii. Przedstawicielka znanego klubu Pajęczarki, Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, a zaprezentuje się Nikola Zakonek. Ladies and gentlemen, the Detroit Theater continues our legendary talent contest with a courageous and courageous. W drapieżnym stylu przedstawicielka klubu Pajęczarki Nikola Zakonek. Zapraszamy wszystkie zawodniczki tej kategorii, fitki do lat 11. A zaprezentowały nam się Ada Biernacka, Nicole Lipińska, Kinga Pietucha, Amelia Świrczewska, Natalia Skowroń, Aleksandra Fedorowicz, Natalia Chustak, Agata Tomczyk, Julia Głuszak, Nadine Geryk, Aleksandra Łagowska, Zuzanna Wolska, Mariola Witik, Julia Niedźwiecka, Marta Schulz, Zuzanna Połomska i Nikola Zakonek. Brawa, brawa, brawa. Zawodniczki reprezentowały takie kluby jak Pajęczarki z Radomia, klub sportowy Arabeska,
Akademia Fitness Sportowego Gdańsk, Klub Semiraminda, Klub Jasmine Dance Group, a także Akademia Sportu Olimpijczyk oraz Lil Gym. I to jest też czas właśnie dla jury. Jury podsumowuje wszystkie zawodniczki. FitKid do lat 11. A ja przypomnę, kto jest sponsorem i głównym partnerem piątych Mistrzostw Polski FitKid and Fitness Aerobic Federacji WFF World Fitness Federation. Głównymi partnerami są Miasto Gdańsk i firma Lotto. Organizatorem jest Festiwal Czasu Wolnego, Amber Expo i Międzynarodowe Targi Gdańskie. A partnerzy mistrzostw to m.in. Żywiec Zdrój, która zapewniła wodę dla zawodników. Wspaniała firma Ziaja, tutaj z Pomorza. Również wspaniała firma cukiernicza Bałtyk, producent czekolady i różnych słodkości. Partnerem jest także firma Jump City, największy park trampolin, z którego korzystają nasze zawodniczki. Jump City posiada również stoisko na festiwalu wolnego czasu, Free Time Festival, na które oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy. Partnerem naszych mistrzostw jest także firma Lotto Stref Gdańsk, która po raz kolejny zadbała o inteligentne nagrody dla najmłodszych zawodników w postaci wspaniałych puzli. Jest partnerem także Marlet Club Fitness imienia Aleksandry Kobielak, który zaprasza wszystkie chętne panie na ulicę Piastowską 90E na Przymorzu na zajęcia ruchowe oraz Vacuum Magic Roll Massage. Jest z nami także Bar Puffy Fit Food Express. To firma gwarantująca zdrowe i świadome dietetyczne posiłki, które zapewnią energię nie tylko naszemu ciężko pracującemu panelowi sędziowskiemu. Od wielu lat stałym partnerem mistrzostw jest restauracja Tawerna Dominikańska. Oczywiście serdecznie zapraszamy na targ rybny nad Motławą, gdzie można zawsze zjeść świeżą rybę. Kompleksowo obsługę multimedialną podczas zawodów, jak zawsze, zadbała o to firma Akard Audio. Patronat medialny nad zawodami trzymają Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk oraz portal Gdańsk.pl. Organizatorem zawodów jest Akademia Fitness Sportowego Aleksandry Kobielak, która zaprasza młodzież i dzieci od 5 roku życia do nowo otwartych grup w Gdańsku na zajęcia gimnastyczno-taneczne FitKid i Fitness Aerobic w okresie wakacyjnym. Akademia Fitness zaprasza na kolejny obóz sportowy fitness. Szczegóły i zapisy na stronie www.akademiafitness.eu. Tyle o sponsorach, partnerach i patronacie medialnym. I jeszcze raz przed nami zawodniczki z kategorii FitKid do lat 11. Zawodniczki w kategorii do lat 11. Również tych zawodników, zawodniczek było bardzo dużo. Proszę Państwa, i już za chwilę dowiemy się, kto zajął jakie miejsce. Puchary czekają, medale czekają. Zapraszamy powoli zawodniczki z kategorii do lat 11. Już brawa oczywiście. Czekamy, czekamy jeszcze, musimy być w komplecie. I już chyba jesteśmy w komplecie, w związku z tym ogłaszam. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, miejsce szóste w kategorii do lat 11 zajmuje Kinga Pitucha. Miejsce piąte w tej kategorii trafia do Natalii Chustak. Jury przyznało ex aequo kolejne miejsce piąte
Miejsce piąte ex aequo Nicola Zakonek. I proszę Państwa, jeszcze jedno piąte miejsce. Trzy piąte miejsce, widocznie liczba punktów się zgadzała. Była taka sama. Piąte miejsce Natalia Skowroń. Piękne tutaj przywitanie, oczywiście Natalia Skowroń. I uwaga, uwaga, miejsce czwarte w kategorii do lat 11 zdobywa Nadine Gerig. Grupa nagrodzona jest tutaj wyjątkowo duża, bo również kolejne miejsce czwarte trafia do Julii Głuszak. Słynna Kalinka, pamiętamy, bardzo widowiskowy show, gorąco przyjęty przez publiczność. I czas na ogłoszenie miejsca trzeciego. Miejsce trzecie w tej kategorii do lat 11 zdobywa Mariola Wittig. Miejsce trzecie. I oczywiście puchar, dyplomy, medale. Jest już miejsce trzecie. Uwaga, uwaga, miejsce drugie, brązowy puchar w tej kategorii do lat 11 otrzymuje Julia Niedźwiecka. Julia, gratuluję koleżankom. I sama zajmuje miejsce drugie, wchodzi na podium. Pięknie, cudownie. I uwaga, 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 the winner is w tej kategorii do lat 11, miejsce pierwsze, Zuzanna Wolska. Niezwykle oryginalny kostium, Zuzanna Wolska, miejsce pierwsze i oczywiście pozostałe uczestniczki tej kategorii także otrzymują medale, medale honorowe. Tak jak już mówiliśmy, wszystkie uczestniczki tych mistrzostw to osoby niezwykle utalentowane. Gratulujemy im, naprawdę dziękujemy im za te treningi, za przyjazd na nasze mistrzostwa. Gratulacje, wielkie brawa dla wszystkich zawodniczek. Gratulacje, gratulacje, to była kategoria Fit Kid do lat 11. Puchary w górę, uśmiechy, oczywiście medale, gratulacje, dziękujemy serdecznie. Brawa, brawa.